jedzie z tym blokiem, tam gdzie cegły lecą z parapetów bokiem, jajka z okien, jakbyś obudził się w średniowieczu. Kroczy przybija pod sklepem pięć, o tej tu się świecą oczy, jakby mieli dostać się. Sprowadzą tu wszystkie tropy, pięciu stoi, jeden leży, odbija stąd szybko. Trzyma w łapie staw, żeby w razie czego machnąć tylko. Łapy trochę bocą się, bo idzie z tą robotą. Musi spędzić chwilę z tą hołotą, której to zamotał i jest lepiej z flotą. Teraz bije se do ziomka, bo ma jeszcze koko. I to nie tam jakieś gówno, co nam jeszcze lata. No bo dostał to od brata, brat ma najlepsze prochy, zaraz będziem lepiej latać. Dalej przyjemnie muzykę w tle i cała chata skacze, gada o tym, kogo ubije na japę. Z tym wariatem polecą z tematem, później teraz robi zwrot na chatę. Japa spalona i kitras się z tym, jakby dostał w łapę. Jeszcze sąsiad coś się sapie, ale wlatuje w słuchawkach już na klatkę i pomyślał se ten problem, później sprawdzę. Parę dyszek rzucił macę, bierze psa na spacer, zostawia na kwadrat. Raczej już temat, tak jak te hase w okapie. Trzeba lecieć, no bo typ zalega z hajsem. Wezmę sobie jeszcze ziomka na doczepkę i się znajdzie. I mają go już na klatce, z góry drze się stary gościa. Mówią, żeby zamknął japę, jak nie chce być w wiadomościach. Sobie dzwoń, gdzie chcesz, syn, nie ma nic. Dzwon na łeb, a przecież to taki chojrak jest. Ziomal kopnął go po jądrach i idziemy stąd. Do jutra masz czas, żeby odkręcić to. Mógłbym cię tak męczyć rok. Zabijam do spania, pieprzyć to. To był długi dzień i wszystko git, ale ten z długiem wjebał do chałupy się. A za nim chyba z grupy dwie spoliczkowali matkę, spierdolili suki, biły po nich, zwinęli dostawcę.